Cześć, jestem Radek Gil, zapraszam na minutę ze mną. Tak naprawdę byłem skazany na siatkówkę ze względu na moich rodziców, bo mama tam grała w kadrze Polski, tata był i jest aktualnie trenerem, także no dość mocno mieli wpływ na to, że gram w siatkówkę. Pierwszym klubem w seniorskiej siatkówce był Jastrzębski Węgiel. Najpierw młodzieżówka, która dała mi bardzo dużo, bo to było pierwsze poważne granie w województwie, jak i później w Polsce z wieloma sukcesami, za co jestem bardzo wdzięczny, szczególnie trenerowi Kubiakowi, a następnie pierwsza seniorska siatkówka i to już w drugim sezonie udało się zrobić medal. Pobyt w Słowenii. Bardzo mi się przydał ze względu na to, że miałem okazję pograć cały sezon jako pierwszy rozgrywający, ale dał mi też dużo nauki takiej mentalnej, bo musiałem sobie poradzić sam bez rodziny, tak naprawdę bez większej ilości znajomych. Także no, wydaje mi się, że wróciłem dużo mocniejszy i mam nadzieję, że uda mi się to tutaj pokazać. W zeszłym sezonie zagrałem tylko 2 mecze w Pucharze CEF, bo mieliśmy pecha z losowaniem. Natomiast w tym roku myślę, że mamy ciekawą drabinkę, mamy duże szanse awansować dalej i mam nadzieję, że to moje doświadczenie, choć nieduże, jakoś się przełoży na sukces naszego zespołu.